Halo? Witam wszystkich, jestem Orcisowy, jesteście wy, to jest Metro 2033. A i zamykam dzisiaj ankietkę. Uwaga, zamknąłem ją właśnie. Ankietkę na kolejną serię po tajemnicach czasu. Jest to, uwaga, koszmary z głębin Wyspa Czaszki. W angielskiej wersji... Koszmary z głębi... Czekajcie, ja tutaj podniosłem klucz, tak? Czy to oznacza, że mogę otworzyć ten schowek na dole? Tak. Pieniądze! 120 sztuk złota! Wspaniale! Ale ściągnąłbym maskę. Noktowizor też na razie możemy zdjąć, chociaż wiecie co, nie. A może tak? A on patrzy w tę stronę, co nie? Fuck. A dobra, nie patrzy się na mnie. To dobrze. Tak, tu leży... Ten żyje! A to nic dziwnego, że tu jest tak śmiesznie, tutaj jest paru żyjących jeszcze. Jak to tak może być? Że my ich tam zabijamy, a oni tutaj są leczeni. Cytat z książki, z której teraz robi się serial. Czy noc za rok będzie kolejny sezon. Okej, a więc, żeby dostać się na drugą stronę, będę musiał się bawić. Fakt. Okej, dobra. Czy jeszcze raz muszę zleść na dół? Maska mi się jeszcze przyda. Na dole to nie jest zbyt czysto. Zabieram moje pieniądze! I wychodzę. Tu przełączałem. Podładujmy baterię. Mimo, że tylko jedna kreska nam spadła. A, to jest kibel! To jest kurza stopka, czy jak to tam się nazywało. Jak przejść na drugą stronę, żeby nikt mnie nie zauważył? No chodź! Wiecie co? Takie. No. Dobra, tak nie wyjdzie. Nice. Zapisy są w świetnych miejscach, co nie? Prawdziwie świetnych. Gdybym mógł zapisywać ręcznie, jak w Stalkerku. Przepraszam bardzo. Który w ogóle dzisiaj 31. Szczęśliwego nowego roku. Dam spokój, się mi tak nie ruszaj.
oni tak mogą laserem po oczach. Ciekawe, czy jak ja tak im celuję, to też boli. Bo mnie bardzo. Okej. Załatwiliśmy cały front. To dlaczego ja w masce bardzo wielka robię? To. Okej. Teraz załatwiliśmy cały front. Ja chyba wolę mojego kałacha, więc zostawię sobie swojego, ale zabiorę amunicję. Stąd też zabiorę amunicję, tą amunicję też i tą amunicję i tą amunicję. Ojej, amunicji! Maski gazowe, łopanie. Szkoda, że tyle musiało umrzeć. Może i komunista, ale też człowiek. No. Też człowiek. Chyba. Raczej jo. Wyłączyłem im zasilanie? Ale czego? Wszystkiego. Aha, czyli nie musiałem być baranem. Dobra, jak teraz zginę, to po prostu wyłączymy im agregat. Wydaje mi się to być bardzo mądrym pomysłem. Szkoda tylko, że tutaj nie ma innego przejścia niż przez linię frontu. Nawet to rozumiem, ale nie oznacza to, że mi się podoba. O, jaki fajny czołg. Teraz tak, po tamtej stronie są już faszyści, tak? No to... to jest mały problem. Nie trafię, co nie? Trafiłem? Najwyraźniej. Wow, ale ciekawy efekt. A, nie trafiłem. Okej, dobra. Między komunistami a faszystami. Kończy mi się amunicja do rewolweru. Dobra. Wiecie co, chyba nie warto się skradać. Gdzieś mi się tak wydaje. Popijmy sobie łyczek herbaty, a może nie, może po prostu... Skradanie level paranormal. Naładować akumulatorki i wyłączyć cudze akumulatorki. A może też łyknąć sobie troszku. Więc tak, wyłączyć to barachło. 3, 2, 1.
kogo oni strzelają? Tak. Chwila. Menu broniek i normalny granat. Dobra. Jak ja tu wlazłem? Gdzie ja byłem? Jak to załatwić? Żeby po pierwsze mieć normalny punkt wczytania. Powracanie się do tej skrytki co chwilę jest kurna męczące. Nużące. Nie mogę sobie gdzieś tutaj zapisać. Nie. Strzelę tego na górze. Nie będzie dalej żył. A pierdolę. Kałak do ręki. Nawet nie widzę co tam się dzieje. Osiągnięcie sniper. Co do choler? Okej. Okay. Fajnie odpadają im te kawałki uzbrojenia. Uzbrojony frajer. Perezariatka. Ej, co się spytał? Okej. Okej. No. Dziękuję bardzo. Amunicja, amunicja, amunicja. Więcej amunicji przyda mi się. Amunicja do shotgunu, amunicja do... W sumie nawet nie mam pojęcia do czego teraz podnoszę. Chyba do shotgunu, tak, cały czas do shotgunu. Przybyszem bardzo strzelby. Apteczki, amunicja, jest spoko. Szkoda, że tylu musiało umrzeć, no ale... Nie zostawili mi większego wyboru. Wynocha mi z tym. Nawet nie mam pojęcia, co to wyłącza. A, te na dole lampy. Te na górze też najwyraźniej. Co, wracamy na chwilę do skradu. Ale tylko na chwilę. Mogłem tutaj do tego działka podejść. I w sumie gówno zrobić, bo ich tam praktycznie nie ma, tylko tutaj stali. Amunicja! Więcej tej amunicji by się przydało. W sumie
na chwilę wezmę sobie ten kałach. Tylko po to, żeby się temu przyjrzeć. Nie. Nie ma szans. Fajnie, że opróżnia te karabiny, zanim je odłoży. Te brońki. Tam niko... O, jest zapis! Jest! Jest! Zapis! O, jak dobrze. Mogę to wyłączyć? Chyba nie. Chyba tam nie trafię. Co nie? Ale da się ich sprowokować. Ostatnio ich sprowokowałem i przyszli do mnie. Światełko. Ha! Chyba nie. Ale teraz jak najbardziej... Czy mi się wydaje, czy ten charakterystyczny dźwięk... O, o tak, jest dźwięk indykujący trafienie. Dobra. O, mógłbym sobie spróbować tego. Trafiłem. Widziałem, jak się sylwetka jakaś kładzie. Dobra, i to jak trudno trafię. Co jest z tym gościem? A, ostatecznie zmarł. Myślałem, że jest pancerny, nieśmiertelny. No nie, i się rymowało niż myślałem. Jeszcze? Ktoś tam jest. Upadł. I sobie głupi ryj rozwalił. A jeszcze jeden. Pancerny skubańce. Amunicja. Brak amunicji. Jestem rozczarowany. Co to tak? Założenie noktowizora no jest głupim pomysłem. Nie zakładajcie noktowizora patrząc się w stronę światła. Skąd to łączy? Chętnie bym to wyłączył. Dziękuję. Tak. Jest! Ej, to w sumie dobry pomysł. Trochę marnowanie amunicji. Ale czuję się dzięki temu o wiele lepiej. Każdy napój się przyda. Jedną apteczkę się użyje. O, ktoś jest. Dostałem dwa osiągnięcia, za co nie mam pojęcia, nie miałem chwili na przeczytanie ich. Strzel w świecący punkt.
Moja ulubiona minigierka. Okej. Więcej amunicji. Chyba amunicja się skończyła. A nie, 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 proszę bardzo, dziękuję bardzo. Będziemy gasić światełka, bo po co mają się palić? Jeno prąd czerpi. Osu! Ej, wracaj! Pod górkę miał czy co? Ręcznego nie zaciągnął. O, o, o. Tak. No właśnie. Ostatnio jak poszedłem w bok, to znalazłem noktowizjer. Czy jak teraz zajdę w bok, to też go znajdę? W sumie to nie chcę, jeden mi wystarczy. Mogę wyłączyć ten agregat? Nie. Mogę. No chodź tu, chodź. O, 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 chyba idzie. Nie. Jeno się jopi. Спасибо, товарищ. Dobry. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. A kto ty jesteś? Cieszę się, że mogłem pomóc, ale kim wy jesteście? O, zejście w dół. Czy mogę zejść tak, żeby się nie połamać? Chyba nie. To mi nie. To nie sprawia, że nie zejdę. O, mogę. Dobra. Dzień dobry. No, no to nie. To znaczy, że była taka droga. Mogłem drugą stroną przejść. A tego nie zrobiłem. Shit. Nikuda nie dzieńca. Najdziem. Nowi koledzy? Jeden był, do siebie gadał.
To światło celownika laserowego, nie no, zazwyczaj jest dobre. Zazwyczaj. Tu? Autko. No. No nareszcie. Ohohohohoho. Schowałem się, schowałem. Skubany, szybki był. O ja pierdolę. Nie no, punkty zapisu tutaj są zajebiste. Się tam zejść? Pewnie nie i pewnie nie warto. Spróbujmy go jeszcze raz obezwładnić. Nie. O. Może schówmy za płotkiem. Światła to mogliby wyłączyć. No, okej. Okej, rozwaliłem mu łeb. Poprawka, teraz rozwaliłem bułek. Od tyłu, co nie? Znaczy od drugiej strony płotku. Shit. Jak już dają punkty kontrolne, mogliby je dać w troszeczkę ciekawszych miejscach. Teraz może bym się pozbył tych świateł. O. O wiele lepiej. Stałem w ogniu? Tak, stałem w ogniu.
To są headshoty, co nie? To takie pinknięcia. To też był traf, ale nie head. O, to był headshot. Skubaniec, 3 strzały dostał. Dziękuję. Więcej amunicji przyda się. Tylko no, skoro było osiągnięcie za uratowanie tamtych gnojków, czemu nie dostałem na przykład checkpointa po tym? Jakiego kalibru jest ten rewolwer? Dobra, jeżeli kaliber jest problemem, to nie ma problemu. Kto to mówił? Czyste uniformy i miska kaszy. Gdzie podpisać? No wynocha mi z linii. Mają ciekawe animacje, na przykład jak się... jak zaczynają machać tym karabinem na prawo i lewo. No. Osiągnięcie strzelec wyborowy, moi drodzy, wyborowy. A tu jest jeszcze zejście w dół i tutaj siedzi. Okej. Żadnych światów. Ej, był guzik ogłusz. Tylko pytanie, gdzie jest akumulator po tej stronie? No i świetnie. Teraz mi już nie ucieknie. Widzieć było takich dwóch frajerów, co nie? Zeszli na bok. Gdzieś się coś o to się wyłączało. Tak, tu jest przejście. No tu raczej nie zeszli. To gdzie poszli? Dobry. Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Посуд ножи, так? Спасибо, что дал шанс выжить. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Спасибо.
Dobra. Teraz jest ten najgorszy moment. Gdzie ci dwaj poleźli? Tu ich nie ma. Gdzie nie przejdę, świetnie. O! Ten moment. Tu idzie? Chyba tak. Pytanie, czy te noże zabijają na miejscu? Okej, to straciłem dwa. Stanął tam. Rozgląda się. Co on robi? Nic szczególnego. Tak, jak przejść dalej, żeby nie zrobić alarmu? Pewnie tam w bok. Co to w ogóle jest za zna... A dobra, to jest R-ka, tyle że bokiem. Uła. Co teraz? Ale muzykę to mają fajnie dobrą. Są granaty. Tu jest coś. Tu. O, brońki. U, idzie tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje, że idzie. No to poczekamy chwileczkę, co ja mam czas. Poczytam sobie może pewno. Nie wiem co. Okej, idzie sobie. Gdzie my jesteśmy, a gdzie chcemy się dostać? Zagram w otwarte karty i pójdziemy od razu tu. Czy przekradnę się obok tego gościa?
Mam nadzieję. A czas leci. Chcę mieć tą linię linię czerwoną, okrąg czerwony. Front za sobą. Dobra, ogłuszymy go. Z tamtym nie mam pojęcia co zrobić. A on się nie patrzy w tą stronę nawet. Ła, ała, ała, moje oczy, moje oczy, moje oczy. Po sprawie. Jak dobrze, że nie musimy ich zabijać, możemy po prostu delikatnie stuknąć ich główkami o beton. Hej, to wygląda troszeczkę jak takie, nie wiem, jak Wolfenstein. Dobra, jednak troszeczkę mniej jak Wolfenstein. Panowie chyba nie mają problemów w tym. Może mieli, ale już nie mają. Okej. Okay. Koniec. Shit! A wy panowie to kto? Когда я пришел в себя, надежда у меня не осталась. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Dobra, i tutaj mam nadzieję, że dalej będzie już troszeczkę lepiej. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczcie w kolejnym roku, kochane dzieci Boże. Siema.